Moim gościem jest Elizabeth Revol, która wraz z Tomkiem Mackiewiczem w 2018 roku zdobyła Nangę Parbat. Niestety Tomek Mackiewicz zginął podczas tej wyprawy. O tym, co się wtedy wydarzyło, napisała książkę i właśnie w związku z tą książką, z tą opowieścią dziś się tu spotykamy. Cześć Elizabeth, dzień dobry. Dzień dobry. O, znasz polski? Trochę? Only this. Czym dla ciebie są góry? Wiem, że one były bliskie tobie, no właściwie chyba od zawsze, odkąd byłaś dzieckiem. Góry towarzyszą mi od dzieciństwa, od zawsze. Góry są, były i będą dla mnie zawsze największą szkołą, najlepszą szkołą w moim życiu. Tak naprawdę dzięki górom jestem, kim jestem. W górach przeżyłam bardzo wiele, zarówno tych wspaniałych chwil, jak i chwil dramatycznych. Ja góry kojarzę przede wszystkim z doznaniami pozytywnymi, ale ty też w dużym stopniu tak myślę, czy myślisz o górach, właśnie poprzez ten pozytywny pryzmat. Tak, gdyby tak nie było, to nie wróciłabym z Nangi, nie zeszłabym na dół. Rzeczywiście góry są dla mnie cały czas czymś pozytywnym. Przede wszystkim jest to przepiękna, najpiękniejsza na świecie przestrzeń, jaką można sobie wymarzyć. Jest wiele czynników, jest ten ogrom, jest ten majestat gór, jest także cisza w górach. Jest cisza i kontemplacja, oderwanie się od świata, który jest na dole. Dlatego góry są dla mnie czymś wyjątkowym. Pomimo, że zdobywałaś te góry, to miałem takie wrażenie, że też chciałaś z nich czerpać zawsze coś więcej. Właśnie być trochę poza tym pędem. Niestety muszę stwierdzić, że w przeszłości jednak goniłam za sukcesami, goniłam za takim wyczynem. No ja jestem sportowcem, po prostu zawsze byłam wychowywana w duchu sportu, w duchu jednak konkurencji, w duchu współzawodnictwa. Z tym, że dla mnie to było pokonywanie samej siebie, a nie pokonywanie innych. I dlatego w tym aspekcie jednak różniłam się troszeczkę od takich mainstreamowych alpinistów. I zawsze to było dążenie do bycia lepszym niż byłam poprzednio. I jamais par rapport à quelqu'un d'autre. Donc effectivement, j'ai toujours été un petit peu en décalage par rapport à ça. To chyba właśnie ta druga część opowieści o tobie i o tym, jaki masz stosunek do gór, była podobna do tego, jaki był Tomek Mackiewicz. On właśnie zupełnie był niekomercyjny, o czym wiemy. Tak się zastanawiam, co was do siebie zbliżyło? To działało na zasadzie przyciągania się przeciwieństw, że tak naprawdę mój zespół z Tomkiem Mackiewiczem był wyjątkowo zgrany, po prostu my się uzupełnialiśmy w tym zespole. Natomiast no, z takich rzeczy pragmatycznych to, co nas łączyło, to był wspólny cel, to była wspólna motywacja i w tym zespole nam bardzo dobrze pracowało się i bardzo dobrze także opracowywaliśmy różne techniki, różne strategie. Jak się to zaczęło w ogóle? Poznaliśmy się w pokoju hotelowym w Chilas, to w Dolinie Diamir, to był taki niewielki hotel-restauracja. Byłam zaproszona do pokoju do chłopaków, było tam strasznie dużo dymu, Tomek akurat miał jointa w ustach i był troszeczkę speszony, zażenowany, natomiast jakby ta relacja, ona zaiskrzyła od razu zaczęliśmy rozmawiać. Czy to wasza wyprawa w 2015 roku, do której dołączyłaś do Tomka, jak byliście na Nandze Parbat, była początkiem tego waszego prawdziwego wspólnego wspinania? Tak, wtedy rzeczywiście zaczęliśmy się dogrywać jako partnerzy wspinaczkowi i to był początek naszej takiej wspólnej przygody. W 2015 roku miałem przyjemność poznać Tomka. Wtedy byłem po drugiej stronie kamery. Koleżanka nasza redakcyjna przeprowadzała wtedy wywiad z Tomkiem Mackiewiczem. Padło pytanie o to, kiedy wpadł do szczeliny i jak go ratowałaś. Biegła po linę, wróciła z tą liną, wiesz, jakby no, nie było tam syndromu braku, wiesz, współczucia, tylko wręcz totalne właśnie partnerstwo, przyjaźń, fajna relacja. No i też zeszliśmy razem do bazy, bardzo długie zejście, więc wiesz, jakby ja szedłem wolno, miałem pociągane wyzadła, jakieś tam problemy, a po prostu ona cały czas jakby wolniutko ze mną, wiesz, cierpliwie. No to się gdzieś cenię to i no i fajnie, więc myślę, że no planujemy razem wrócić na K2 teraz właśnie, jeśli się uda, a jeśli nie uda się, to pojechać na K2 latem, to zimą wrócić na Nangę razem z Elizą.
Rzeczywiście z Tomkiem uzupełnialiśmy się nawzajem, to było takie partnerstwo Liny, to była prawdziwa współpraca tam na górze i rzeczywiście mogę życzyć każdemu takiej współpracy. Zaczęło się od tragicznego momentu, który was po prostu, mam wrażenie, połączył na kolejne lata. Ja myślę, że nasze partnerstwo Liny istniało już przed tym wejściem, czy przed tym wypadkiem, kiedy Tomek wpadł do szczeliny. Tak naprawdę my uzupełnialiśmy się nawzajem, czyli to była taka harmonia już przy wchodzeniu. Natomiast to, że mi się udało pomóc Tomkowi wyjść z tej szczeliny, to był praktycznie cud, że udało mi się podać mu linę, że on wyszedł. Natomiast wtedy w 2015 roku nasze schodzenie też było dosyć karkołomne i myślę, że każde takie doświadczenie czy łączy ludzi i sprawia, że oni są ze sobą jakby spojeni w pewnym sensie. W pewnym sensie byliście też spojeni z Nangą Parbat. Tomek był wtedy na Nandze, w tym 2015 roku, o którym mówimy, piąty raz. Ty byłaś drugi raz wtedy na Nandze. Zastanawiam się, co was do tej góry tak ciągnęło. Tak, myślę, że wchodząc na Nangę, czy próbując zdobyć Nangę, na początku mieliśmy troszeczkę inne cele, troszeczkę inne podejście. Tomka podejście było bardziej duchowe, właśnie to była historia, którą stworzył. Ale to była także historia, która była związana z jego życiem, z całym jego życiem, z jego przeszłością. Dla niego Nanga była także projektem, który rozpoczął i który chciał skończyć, więc absolutnie to nie była jakaś obsesja czy jakiekolwiek inne rzeczy, które były w ten właśnie, a nie inny sposób przedstawione w mediach. Dla niego po prostu to był projekt, który wymagał ukończenia i to była po prostu kontynuacja pewnej historii jego życia. Jak w 2016 roku Simone Moro, Mahumat Ali, Alex Tisson zdobyli Nangę, czuł się wtedy tak, jakby mu tą Nangę odebrano. On nawet mówił, i piszesz zresztą o tym w książce, że Simone Moro ukradł mi Nangę Parbat. Zapytał Simona, dlaczego sygnał, który był przekazywany z GPS-u Simon znajduje się poniżej szczytu, dlaczego ten sygnał nie był podany czy pokazany ze szczytu. I Tomek poprosił Simone, żeby pokazał mu wideo, czy jakiś filmik, czy jakiś inny dowód, że oni na tym szczycie byli. No i jakby Simone wtedy też poczuł się sprowokowany i tak naprawdę wtedy była taka sytuacja mocno konfliktowa, która zaczęła się jeszcze coraz bardziej rozkręcać w przyszłości. Czy ta sytuacja też ciążyła na waszej wyprawie w 2018 roku? Tak, myślę, że ta cała sytuacja skomplikowała sprawę. To już nawet nie chodziło o samo wejście z 2016, tylko po prostu tak jak Tomek zażądał od Simone jakichś dowodów albo wytłumaczenia. Natomiast Simone wtedy całkowicie go zignorował, więc nie dostając swoich odpowiedzi, po prostu Tomek zaczął przerabiać różne myśli, scenariusze w swojej głowie. No i to cały czas gdzieś się w jego głowie kręciło i troszeczkę zatruwało mu to wyjście. Ty swoją książkę zaczynasz od tego, oczywiście pomijam ten początek o Ewereście, ale jak nawiązujesz do Nangi, to już zaczynacie od punktu, kiedy jesteście w czwartym obozie. Powiedz proszę, jakbyś mogła powiedzieć, co się wydarzyło od momentu, kiedy wyszliście właśnie z tegoż obozu. Tak, więc pogoda była piękna, zapowiadało się bardzo dobrze, natomiast wiedzieliśmy, że przed nami bardzo długi dzień, ponieważ trzeba dojść do stóp piramidy. A potem trzeba zrobić trawers i na tę piramidę wejść, więc na samym początku, jak wyszliśmy z czwórki, Tomek po jakimś czasie powiedział, że niestety, ale ma zmrożone nogi, po prostu trzeba było wrócić do obozu i trochę zagrzać mu nogi. Wróciliśmy pod piramidę i wykonaliśmy trawers. Wiedzieliśmy, że ta sama piramida, czyli ten atak szczytowy, to jest też kolejna góra do pokonania. No i tam zapadały te kluczowe decyzje, czy iść dalej, czy wracać, bo przecież już było dość późno. Zaczęło się robić późno, my mieliśmy jeszcze do pokonania 90 metrów w pionie, wchodząc na tą piramidę. Wiedzieliśmy, że nie skończymy wejścia i zejścia w ciągu dnia. Natomiast była to nasza wspólna decyzja i po prostu powiem Ci jeszcze taką rzecz, że lepiej jest wchodzić, czy atakować, czy schodzić w nocy niż wcześnie rano. Dlatego po wspólnej konsultacji postanowiliśmy, że wchodzimy. Oczywiście do tego jeszcze dochodził czynnik emocjonalny i Tomka, i mój. I po prostu rozważyliśmy za i przeciw i stwierdziliśmy obydwoje wspólnymi siłami, że wchodzimy.
même longueur d'onde et on a pris cette décision ensemble. Czy wtedy, kiedy byliście te 90 metrów od szczytu, cokolwiek wskazywało na to, że z Tomkiem dzieje się coś złego? Nie było żadnych znaków, dlatego że gdyby było coś, co by zaniepokoiło mnie czy Tomka, to z całą pewnością stwierdzilibyśmy, że dajemy sobie spokój i schodzimy. Bo przecież też mieliście to, nie wiem jak to nazwać, takie porozumienie między sobą, że jeżeli któryś z nas czuje, że nie daje radę, to decydujemy razem, nie idziemy. Istniało pomiędzy nami to niemówione porozumienie i ani Tomek, ani ja nie jesteśmy narwańcami. I mieliśmy do kogo wracać. Tomek i ja mamy rodziny na dole, więc wystarczył jeden znak, żeby zawrócić. Byłaś pierwsza na szczycie i tam było takie mieszanie się dwóch emocji. Najpierw była radość, jak sądzę. A potem było to przerażenie, kiedy się okazało, że Tomek, kiedy dotarł do szczytu, że nie widzi. W momencie, kiedy już wiem, że na ten szczyt wejdę, kiedy zostało parę dziesiąt metrów do szczytu, to wtedy włącza się taka ogromna radość. W momencie, kiedy już znajduję się na tym szczycie, no to wtedy troszeczkę włącza się we mnie taki wewnętrzny realista, że z jednej strony jestem z głową w chmurach, ale z drugiej strony coś mnie trzyma przy ziemi. Jestem racjonalna i wiem, że to jest tylko połowa drogi, że trzeba teraz pomyśleć o bezpiecznym zejściu w dół. Natomiast w momencie, kiedy podszedł do mnie Tomek i powiedział, że on nie widzi, no to otwarła się przeze mną taka czarna dziura, więc to była totalna beznadzieja, więc nie wiedziałam, co z tym zrobić. Elizabeth, kiedy czytałem twoją książkę i opowiadałaś o waszej walce, jak schodziliście w dół, ja miałem wrażenie, że ty tak jakby chcesz światu powiedzieć, pokazać, jak bardzo walczyłaś o niego. Dokładnie tak było, ponieważ z każdym moim krokiem przy zejściu rzeczywiście ja i myślałam i przekazywałam komunikaty, tu chodziło o akcję ratunkową dla Tomka. Natomiast oczywiście potem mój stan także trochę się pogorszył, więc potem jeszcze włączył się ten czynnik, że musiałam ratować także siebie. Natomiast od samego początku chodziło mi o Tomka głównie. Podjęłaś tam bardzo trudną decyzję, myślę, że najtrudniejszą chyba z całej tej wyprawy i w ogóle być może najtrudniejszą w twoim życiu, że po prostu go zostawisz w szczelinie, którą dla was znalazłaś, szczelinie, w której po prostu była szansa, że schroni się przed chłodem i przetrwa czas, zanim nie dotrze pomoc. W momencie, kiedy zostawiłam Tomka w tej szczelinie, to on był w takim stanie, że on nie był w stanie się poruszać, on nie był w stanie schodzić w dół. I nawet gdybym była dwa razy większa niż jestem, to nie było takiej możliwości, że jedna osoba schodzi z góry znosząc czy ściągając w dół drugą osobę bez współpracy tej osoby, więc to było całkowicie niemożliwe. Ja schodziłam z góry z nadzieją na uratowanie Tomka, z nadzieją na wysłanie do niego kilku ratowników i w ogóle nie przeszło mi przez myśl coś takiego, że mogliby po niego nie pójść czy nie polecieć. Kiedy dotarło do ciebie świadomość, że no nikt potomka nie poleci, kiedy Adam Bielecki dotarł do ciebie z Denisem Urubko, to co wtedy było w tobie, co wtedy myślałaś? Elizabeth! Nice to see you! Adam, I have you! Z jednej strony to przeżyłam taką utratę nadziei, gdzieś wewnętrznie w sercu przeżyłam utratę nadziei, natomiast z drugiej strony mój umysł robił sobie cały czas projekcję, mój umysł tworzył taką historię, że ktoś pójdzie po Tomka, że ktoś go uratuje i ja myślę, że po prostu ta sytuacja była dla mnie zbyt trudna do zaakceptowania i zadziałały po prostu mechanizmy wyparcia. W twojej książce wspominasz coś takiego, że przed wyjściem z obozu czwartego, zdaje się, już wcześniej postanowiliście owinąć swoje stopy folią aluminiową. To było coś nowego, żeby bardziej odizolować te stopy od chłodu. I w swojej książce piszesz, że nigdy nie decydujesz się na nowe rozwiązania przed atakiem szczytowym. Tutaj złamałaś w tym punkcie swoją zasadę. Ja się zastanawiam, zresztą to potem ci przeszkodziło, potem praktycznie prawie but straciłaś z tego powodu. Jak próbowałaś tą folię zdjąć, on po prostu spadł. Zastanawiam się, czy było więcej takich błędów, kiedy już patrzysz z perspektywy, czy więcej podobnych rzeczy zrobiłaś tak, żebyś zrobilibyście inaczej.
ponieważ Tomek miał odmrożenia stóp w 2015 roku i jego stopy były bardzo wrażliwe, czyli jeszcze przed nagą z 2018 roku Tomek wkładał jakieś worki plastikowe do butów, które izolowały. Natomiast on gdzieś wyczytał, że ta folia aluminiowa, ona izoluje jeszcze lepiej. I namówił mnie do tego, kiedy byliśmy na dole, kiedy byliśmy jeszcze w hotelu w Islamabadzie, więc powiedział, dlaczego by nie spróbować. Więc ja zastanowiłam się nad tym pomysłem i stwierdziłam, że tak czy inaczej, ale te buty górskie, one i tak gdzieś tam są uszczelnione tą folią aluminiową w środku. Więc skoro to działa w samym bucie, czyli w samej konstrukcji buta, no to powinno się też sprawdzić, jeżeli włożymy tą folię aluminiową pomiędzy but wewnętrzny a but, po to, aby odizolować od wilgoci. I w samym ataku szczytowym rzeczywiście to się sprawdziło. Natomiast może to nie było do końca wygodne, natomiast to było fatalne przy moim zejściu, ponieważ to sprawiało, że moje nogi naprawdę strasznie marzły. Natomiast jeżeli chodzi o takie drobne błędy, to rzeczywiście tragedia na Nanga Parbat w 2018 była wynikiem akumulacji drobnych błędów, które popełniliśmy. A jakie to były błędy, twoim zdaniem, byś mogła powiedzieć? Je pense que déjà le fait de pas avoir marqué le camp 4 et moi que j'ai pas pu du coup après rejoindre en fait. Tak, ja myślę, że takim drugim poważnym błędem z mojej strony było to, że nie oznaczyłam obozu czwartego i dlatego zamiast zostawić Tomka w namiocie, gdzie byłby ogrzany, czy przynajmniej jakkolwiek ogrzany, gdzie miałby coś do picia, to musiałam go zostawić w szczelinie, gdzie było całkowicie zimno. Natomiast takim kolejnym błędem, który uważam, że był bardzo poważny, to to, że ja źle oceniłam sytuację pod piramidą, że pomimo to, że już godzina była późna, jednak postanowiłam wchodzić na szczyt. I myślę, że no tutaj wymieniłam tylko trzy takie główne błędy, natomiast było ich więcej. I myślę, że po prostu te błędy, one się akumulowały i doprowadziły do całej tragedii. A partir du moment où je pense, il y a quelque chose qui s'enclenche, il y a des décisions qui sont prises et il y a presque que des erreurs aussi qui vont s'enclencher derrière. Eli, zejście do Nangi Parbat, uratowanie twojego życia było tak naprawdę wrzuceniem cię w nową zupełnie rzeczywistość. Zderzyłaś się z mediami, zderzyłaś się z ludźmi, którzy oceniali różnie tę całą sytuację, nawet cię nie znając na górach. Bardzo trudny to był czas dla ciebie. Tak, zwłaszcza, że ja w ogóle nie jestem osobą szukającą rozgłosu, więc nigdy nie publikowałam za dużo w mediach społecznościowych, nie szukałam mediów. Natomiast tutaj ta pierwsza konfrontacja z mediami, ona była niesamowicie agresywna. W dodatku te media nie były przyjaźnie nastawione, więc po prostu było to coś, co mnie przerastało. W momencie, kiedy ja naprawdę nie miałam ani ochoty, ani możliwości psychicznych, żeby cokolwiek komuś zakomunikować, to mnie przerastało. No ja niestety reprezentuję też media. Mam nadzieję, że nie masz takich samych uczuć rozmawiając ze mną. Oui, donc moi qui représente les médias ici, j'espère que je te donne pas la même expression que les médias agressifs qui t'as dû affronter en 2018. Merci. Donc j'aimerais bien de te poser une dernière question. A chciałem cię zapytać o absolutnie, myślę, ostatnią rzecz. Góry ci dużo w życiu odebrały, o czym rozmawialiśmy, ale też bardzo dużo ci dały. I te góry cię uzdrowiły, przecież było Lhotse, było Mount Everest w 2019 roku. One ci pozwoliły pokonać w jakimś stopniu tę traumę, którą miałaś za sobą. To są te dwie skrajności. Dla mnie góry są moim życiem. W górach nauczyłam się na własnym doświadczeniu najważniejszych wartości, które mam w życiu. Góry także są pewnym kanałem, przez który przelewa się cały mój nadmiar energii. Więc rzeczywiście tak jest, że paradoksalnie góry z jednej strony dały mi wszystko, a z drugiej strony odebrały bardzo wiele. Napisałaś też w swojej książce, że góry wysokie kochasz jak swojego męża, że takie porównanie gdzieś się pojawiło. Męża na pewno nie zostawisz, a góry wysokie? Donc je suis persuadée que tu ne vas jamais quitter ton mari. Est-ce que tu es prête à quitter la montagne? C'est une question piège, ça. Pytanie pułapka, tak? Troszeczkę. No, oui, j'ai besoin des deux dans ma vie. Po to, by mieć całkowitą równowagę w moim życiu, potrzebuję zarówno mojego męża, jak moich gór. I w tej chwili nie mam żadnych konkretnych planów związanych z górami, nie jestem jeszcze na to gotowa, potrzebuję zrobić sobie przerwę, natomiast zarówno góry, jak i mąż dają równowagę i sens mojemu życiu.
de faire la part des choses encore. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, no i za to, że miałem okazję cię poznać. Jesteś naprawdę niezwykłą osobą. Moi aussi, merci. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Merci beaucoup. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. I wszystkiego dobrego, naprawdę.